Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Star Wars 75225 Elite Praetorian Guard Battle Pack. Zestaw został wydany w 2019 roku, posiada 109 elementów, jego cena katalogowa to 69,99 oraz ten zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 6 lat. Przyjrzyjmy się zatem pudełku. Tak wygląda ono z przodu, tak to się prezentuje z tyłu, mamy tutaj wszystkie funkcje bawialne. Od góry mamy jednego Praetoriana w skali 1:1, od dołu z jednego boku oraz drugiego. No to co, przejdźmy teraz do unboxingu samego zestawu. Mam nadzieję, że dosyć łatwo to pójdzie. Też bym nie chciał sobie uszkodzić pudełka, ale widzę, że klej nie jest tutaj jakoś bardzo mocny. Więc jeszcze zostały boki do otworzenia. Może je się postaram jakoś tak tutaj otworzyć. No powiem wam, że po bokach to zawsze jest problem, bo staram się to tak otwierać, żeby właśnie nie uszkodzić tego pudełka. Dla mnie w sumie pudełko też jest ważną częścią zestawu, więc je sobie zachowuję. No i poszło to całkiem nieźle. Możemy się teraz dostać do środka. Co my tutaj mamy? Jeden woreczek z częściami. Drugi mniejszy woreczek z częściami. Oraz oczywiście samą instrukcję. Pudełko dam tutaj na tło. Coś co mnie bardzo cieszy to to, że ta instrukcja nie jest składana. I naprawdę zaskoczyła mnie swoim rozmiarem, ponieważ jest całkiem małych rozmiarów. Z tyłu mamy tutaj właśnie pokazane figurki z innych zestawów, spis elementów oraz tutaj właśnie jeszcze te zestawy oraz reklamę LEGO Life. No i tutaj sam cały zestaw. No to co, ja bez zbędnego przedłużania biorę się za budowanie tego zestawu. Tak oto prezentuje się już zbudowany zestaw. Zacznijmy sobie od omówienia minifigurek. W tym zestawie znajdują się 4 minifigurki. Jeden szturmowiec najwyższego porządku oraz 3 gwardzistów. Zacznijmy sobie od tej takiej najbardziej popularnej minifigurki, czyli szturmowca najwyższego porządku. Nadruki na torsie, jak i na nóżkach są naprawdę bardzo ładne. Sami zresztą zobaczcie, są bardzo szczegółowo nadrukowane, co mi się zawsze podoba. Hełm również jest bardzo ładnie wykonany. Ja bardzo lubię te hełmy zawsze tych wszystkich szturmowców i klonów. Jeżeli chodzi o główkę, to jest taka klasyczna, jednostronnie nadrukowana, a jeżeli chodzi o akcesorium, to mamy tutaj znienawidzony przez wiele osób, w tym mnie, Stud Shooter. Naprawdę bardzo ładna minifigurka, ale mam wrażenie, że pełni ona tutaj rolę takiego bardziej zapychacza. Jeżeli zaś chodzi o 3 gwardzistów, to mamy 2 takie same minifigurki oraz jedną trochę inną, która różni się hełmem. Wszystkie 3 minifigurki gwardzistów mają takie same nadruki na nogach, jak i na torsie oraz mają takie same naramienniki. Przyjrzyjmy się takiej przykładowej tutaj minifigurce. Tak ona się prezentuje. Nadruki są tutaj bardzo ładne. Zobaczcie, nawet z tyłu się to ładnie prezentuje. Jeżeli chodzi o pierwszy wariant hełmu, to właśnie tak on wygląda. Wszystkie 3 główki są po prostu w kolorze czerwonym. Naprawdę bardzo mi się podoba ta minifigurka. Jeżeli chodzi o akcesorium, to mamy taką długą jakby włócznię zakończoną takim oto ostrzem. Drugi Praetorian wygląda dokładnie tak samo, tylko że jego włócznia czy też to ostrze jest zakończone po prostu takim jakby mieczem. Jeżeli chodzi o trzeciego gwardzistę, no to tutaj sprawa już wygląda nieco inaczej, ponieważ jest tutaj inny hełm, który prezentuje się właśnie tak jak teraz możecie zobaczyć. Chyba bardziej mi się podobają te większe hełmy niż właśnie ten, który teraz wam pokazuję. Jeżeli chodzi zaś o akcesorium, to mamy tutaj jakby takie ostrze zakończone z 2 stron takimi kłami. No wygląda to na pewno dosyć ciekawie. Myślę, że minifigurki mamy już omówione, więc możemy przejść sobie do samej konstrukcji. Muszę wam powiedzieć, że ta konstrukcja naprawdę przypadła mi do gustu. Mamy tutaj połączenie czarnego, czerwonego oraz szarego koloru, co moim zdaniem świetnie tutaj współgra. Zacznijmy sobie tutaj od samego dołu. Mamy tutaj jednego grilla oraz 2 takie czerwone skosiki. Po bokach mamy tutaj
po dwa takie wałeczki na każdą stronę, a w środku znajduje się jakieś światełko w postaci przeźroczysto czerwonego groszka. Jeżeli chodzi zaś o to pole treningowe czy też pole bitewne, to mamy tutaj dwie obrotowe szare płytki, a po środku mamy jakieś dwa czarne grille. Może zaprezentuję Wam, jak to mniej więcej działa. Z jednej strony sobie ustawiamy gwardzistę, wpinamy go sobie tutaj. Z drugiej strony również możemy go sobie wpiąć tutaj i obracając możemy właśnie sobie nimi walczyć. No jest to na pewno dosyć ciekawa funkcja bawialna. Jeżeli zaś chodzi o jakby te boczne konstrukcje, to obydwie są odczepiane. Jedną z nich jest taki oto stojak na bronie. Mamy tutaj właśnie dodatkową broń, którą jest jakby jakieś nunchako czy coś takiego. Naprawdę dosyć ciekawa konstrukcja. Oczywiście resztę broni też możemy sobie tutaj powpinać. Zaraz Wam to zaprezentuję. Możemy sobie wpiąć tutaj nawet te wysokie włócznie, czy jak to się tam nazywa. Sami zobaczcie. I ostatnia broń do wpięcia. I oczywiście można to sobie tutaj wczepić i naprawdę fajnie to wtedy wygląda. Jeżeli chodzi o drugą boczną konstrukcję, to jest nią taki jakby dron treningowy czy coś takiego. Z jednej strony ma on tutaj taki pistolet, którym pewnie sobie strzela, a z drugiej strony ma rączkę z mieczem świetnym. Ma również oczko, z tyłu ten dron prezentuje się tak. Moim zdaniem jest to całkiem udana konstrukcja. Jest on taki jakby lewitujący. Zapomniałem sobie tutaj wypiąć tego groszka. Właśnie jest taki problem, że on czasem zostaje na tej podstawce, ale w sumie nie można tego nazwać jakimś dużym problemem, bo on nawet bez tego groszka sobie ustoi. I oczywiście można go sobie tutaj z powrotem wczepić. Od tyłu ta konstrukcja wygląda tak. Mamy tutaj trochę miejsca na wpięcie jakiejś minifigurki, jakieś tutaj dwa wałeczki oraz dwa skosiki. Muszę Wam powiedzieć, że konstrukcja jest naprawdę całkiem dobrze zbudowana, jest też na pewno dobrze przemyślana. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że ten zestaw wypada naprawdę bardzo dobrze. Zanim wszystko Wam jeszcze dokładniej opowiem, zobaczcie, jakie zostały tutaj elementy zapasowe. Chyba najciekawszym elementem jest tutaj ta maczeta oraz tutaj ta jakby strzała, a resztę to taka klasyczna drobnica, tak bym to przynajmniej nazwał. Co do samego zestawu, no to tak, bardzo dobrze zbudowana i przemyślana konstrukcja, na pewno jest na duży plus. Mamy tutaj jakieś pole bitewne, gdzie możemy sobie toczyć pojedynki między gwardzistami, jakieś dwie poboczne konstrukcje, jakim jest właśnie ten dron do ćwiczeń, oraz do tego taki stojak na wszystkie bronie. Naprawdę sama konstrukcja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. A co do minifigurek, no to mamy tutaj trzech świetnych gwardzistów oraz jeden taki dodatek, ja bym to nazwał, w postaci szturmowca. Na pewno lepiej by było dostać czwartego gwardzistę, ale jednak nie można mieć wszystkiego, a sam szturmowiec nie jest też na pewno złą minifigurką. Możecie w komentarzach ocenić ten zestaw po swojemu, a moją oceną dla tego zestawu będzie 9 na 10. Jest to na pewno wysoko, ale moim zdaniem w szczególności te minifigurki gwardzistów mocno podbijają ocenę tego zestawu i moim zdaniem jest ona adekwatna do tego, co dostajemy w środku. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!